Cześć Karol. Cześć Pawle. Cieszę się, że mogę tutaj z Tobą porozmawiać, ponieważ jesteś osobą na swój sposób nietuzinkową. Wywodzisz się, z tego co wiem, z architektury. Wiem, bo razem studiowaliśmy architekturę. Tak jest. Ale jakbyś może sam siebie przedstawił widzom. Przedstawienie siebie nie jest prostą sprawą w moim przypadku niestety, bo trudno mnie zaklasyfikować w jakiś jeden obszar. Tak jak powiedziałeś, myśmy razem studiowali architekturę i ja już na tej architekturze miałem dość różne koncepcje na to, co dokładnie chciałbym robić w życiu. Natomiast tak się to potoczyło, że obecnie jestem gdzieś na styku pomiędzy twórczością artystyczną, moją własną, a edukacją artystyczną. I to też taką niestandardową, powiedzmy, bo ona nie jest taką klasyczną szkołą rysunku czy malowania nawet, tylko jest taką inicjatywą półcyfrową, a w połowie dziejącą się u mnie na miejscu w pracowni, więc powiedzmy, że to jest taka nowoczesna inicjatywa z zakresu edukacji artystycznej. Ja potem mogę to rozwinąć, natomiast jeżeli tak skrótowo miałbym siebie przedstawić, to jestem częściowo architektem, bo ja mentalnie jestem architektem w bardzo dużej mierze. Po drugie, jestem artystą, bo zajmuję się twórczością, a po trzecie, jestem edukatorem artystycznym, bo bardzo lubię przybliżać ludziom to, że mogą tworzyć, że mają prawo tworzyć, że niezależnie od sytuacji życiowej, jeżeli jesteś osobą, która chce tworzyć, to powinna to robić. Więc szczęśliwie się złożyło, że ja w tym zakresie tej edukacji artystycznej znalazłem dla siebie jakąś taką ścieżkę, która pozwala mi z tego jednocześnie żyć, więc win-win, powiedzmy. Dlatego Cię zaprosiłem, bo chciałem, żeby ten odcinek był skorelowany z jakąś zmianą, z może jakimś przebranżowieniem. O tym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Okej. Okay. Jakbyś w dwóch słowach też mógł powiedzieć, jak długo się uczyłeś, żeby zostać architektem? Bo mówisz, że nadal się uczujesz, czy nadal rozwijasz się w tym kierunku, coś projektujesz? Przede wszystkim to, co ja powiedziałem o byciu architektem, to jest taka kwestia mentalna. To znaczy, wiesz co, ostatnio nawet jak malowałem, ja zacząłem dostrzegać takie, na przykład moje podejście do obrazu jest wysoce architektoniczne pod kątem takiej konstrukcji formalnej. To znaczy, ja mogę sobie coś malować, może to zabrzmi trochę abstrakcyjnie, bo przypuszczam, że większość osób, które będą tego słuchać, jeżeli kogoś się zainteresuje ten temat, no to nie będą artyści. Ale chodzi mi o to, że jak już zostajesz architektem i wykształcisz się w tym kierunku, to w pewnym sensie myślisz w taki systematyczny sposób o rzeczach. Znaczy umiesz je konstruować, a złożone problemy rozbijasz na części. Tak przynajmniej ja to sobie układam w głowie. I teraz, jeżeli chodzi o to bycie architektem, to nie znaczy, że ja obecnie coś projektuję. Ostatni budynek projektowałem kilka miesięcy temu. To była taka większa koncepcja takiej sporej fabryki. Zahaczyłem też o przemysłówkę, co dziwne, bo ja wcześniej projektowałem takie dość fajne, ekologiczne budynki z takim naprawdę prestiżowym biurem międzynarodowym. Więc na przykład moje przebranżowienie się z architektury nie wynika też z ucieczki przed jakąś nudną pracą, bo robiłem naprawdę ciekawe rzeczy przez większość tego mojego zawodowego życia, które mimo młodego wyglądu też trwało kilka lat, więc jakby to może nie jest całkiem oczywiste. No ale pracowałem w takim duńsko-międzynarodowym biurze architektonicznym Bierk Architektur i tam zajmowaliśmy się architekturą ekologiczną. Na początku tego roku zahaczyłem właśnie o przemysłówkę jeszcze i to były jakieś takie, no takie hale fabryczne. Dość interesujący ten temat też, ale zupełnie z innej beczki. Ale to natomiast jest Bierkiem, czy to jest... To już było bardziej na zasadzie freelancingu. I też na zasadzie takiego freelancingu przymierzałem się do innych projektów. Ale obecnie nic nie robię konkretnie projektowego. I jakby dobrze się z tym czuję. Wydaje mi się, że lepsza jest moja ścieżka bez tej architektury. Natomiast żebym ja też nie pominął twojego pytania, bo zadałeś je sensownie. To, że ja nie projektuję architektonicznie, nie znaczy, że przestaję być architektem, bo dla mnie to jest kwestia mentalna, czyli to, co powiedziałem, że nawet kiedy robię jakieś rzeczy bardziej takie swobodnie artystyczne, to w pewnym sensie moje myślenie jest myśleniem architektonicznym, czyli złożony problem staram się dzielić na części, każdą z tych części staram się jakoś posegregować i wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie projektowanie budynków, no bo tam masz kwestie, nie wiem, prawa, oczekiwań klienta, ekologii materiałów, wygody użytkowania i tak dalej. I budynek projektuje się w pewnym sensie w takim chaosie ze względu na wiele zmiennych naraz i wydaje mi się, że to myślenie, nawet jeżeli studia architektoniczne nie przełożą mi się bezpośrednio na moje dalsze życie, co jest możliwe, nie wiem czy tak będzie,
to bardzo dużo mi dały takiego elastycznego warsztatu myślowego, więc myślę, że były świetnym wyborem mimo wszystko. Ja myślę, że podzielam twoją opinię, że chyba też w pewien sposób też tak myślę, też tak pracuję, też tak podchodzę do tematu. Okej. Jakbyś mógł powiedzieć, czy tak z twojej jakby kariery zawodowej i bycia architektem, mówisz, że to są pasjonujące rzeczy, ciekawy zawód, ale czy jest wymagający według ciebie? Jest wymagający, choćby przez to, że jest złożony. Powiedzmy, że jak masz złożone zadania, które się zmieniają często, to wymaga takich intensywnych zdolności poznawczych. To znaczy cały czas musisz się adaptować, bo nie ma dwóch identycznych budynków. To znaczy jak wpadniesz już w taki kanał, że robisz ciągle je powtarzalnie, to powiedziałbym, że to jest alarmujące artystycznie z kolei. No bo jeżeli masz na wszystko odpowiedź, to znaczy, że to już nie jest za bardzo twórcze. Więc nawet jako architekt, który jest w dużej mierze zawodem użytkowym, to powinno już być coś, co zapala czerwoną lampkę gdzieś w głowie, że znaczy jasne, biznesowo to może się spina, ale tak ja jestem głodny twórczości, więc po prostu dlatego mnie by to alarmowało. Natomiast ten zawód jest wymagający, dlatego że po prostu stawia przed nami złożone problemy i one są bardzo trudne do ogarnięcia przez jedną osobę. Ja sam nie byłbym w stanie ogarnąć tych budynków, które projektowałem, współprojektowałem. Zawsze to był jakiś zespół i to był zespół ludzi, którzy uzupełniali się kompetencjami i to było kluczowe, żeby te budynki mogły powstawać, bo myśmy robili razem z biurem Bierk Architektur, robiliśmy naprawdę fajne takie, powiedziałbym, że nawet high-endowe, to znaczy naprawdę bardzo wysokiej klasy ekologiczne budynki. Dwa z tych, które projektowałem, są teraz w budowie. Bardzo miło patrzeć na to, jak rosną. To nie jest tak, że ta architektura była taka tylko teoretyczno-konkursowa. Nie, ona była naprawdę taka idąca na plac budowy. Ale właśnie taka architektura jest złożona i wymaga takiego dużego rygoru myślowego być może. To nie znaczy, przy tym dla mnie jest ważne chyba jeszcze, żebym dodał tu jedną dygresję, że dla mnie jest ważne, żeby jeżeli słuchają jakieś osoby, które zastanawiają się nad zawodem architekta, ale trochę ich przytłacza skomplikowanie tego zawodu, żeby się tym nie przejmowały chyba za mocno. Znaczy to nie jest też moje doradztwo, bo ja staram się nie doradzać ludziom, co mają decydować, bo sami wiedzą, znają swoje realia i swoje możliwości, ale my uczymy się operowania, opanowania tego złożenia, tak? Tego skomplikowania. Ten problem w ramach też studiów jest dzielony na części. My się adaptujemy do tego, żeby myśleć jak architekci i to wymaga czasu, więc jeżeli ktoś sobie myśli, marzy o byciu architektem, ale to co ten gość tutaj mówi, że to jest skomplikowane i że to jest jakieś takie wymaga dużego rygoru myślowego i pilnowania się przed błędami, to nie, wyluzuj człowieku, tak? W sensie, że z czasem to przychodzi. Okej, Karol, to powiedz mi jakby twój punkt widzenia, czemu na przykład taki Heniek budowlaniec ma własną firmę budowlaną, czemu on nie mógłby przyjść postawić tam trzech kresek, tak postawimy budynek, no w zasadzie wybudował 100 budynków w swojej karierze i dlaczego teoretycznie jakby z twojego punktu widzenia mówi, że to jest ciężkie, czemu architekt ma, albo może nie ma, nad takim Henkiem budowlańcem jakąś przewagę w sposobie projektowania? Nie wiem, czy rozumiesz dobrze moje pytanie. Ja rozumiem to pytanie, tylko ono jest dość trudne, żeby na nie odpowiedzieć, więc muszę się nad nim chwilę zastanowić. To znaczy praktyka budowlańca jest na wagę złota. Ja w żaden sposób jej nie będę tu deprecjonował. Specjaliści z różnych branż są na wagę złota. Oni porządkują naszą wiedzę jako architektów. Pomagają nam się uporać z problemami. Oni służą też często dobrą radą. Oni wiedzą, jak rzeczy mają być często zrobione. To jakby myśl, że architekt jest w jakiś sposób tak jakby natchniony kompetencją, żeby innym dyktować, co mają robić, jest według mnie błędna. Zawód architekta mimo skomplikowania i takiej fajnego wizerunku społecznego nawet nie jest namaszczony do projektowania. I przez większość czasu miałem nawet takie poczucie, że dlaczego nie? To znaczy, dlaczego człowiek, który jest budowlańcem, nie miałby projektować? Bo architekci często są tak bardzo nakręceni na swoją wyjątkowość, że mnie to momentami razi. Zdarza się to przynajmniej. Nie chcę też być jakoś szczególnie tutaj taki ostry w tej sprawie, ale
Jeżeli coś wyróżnia architekta względem budowlańca, to jest rzeczywiście jednak po pierwsze wrażliwość plastyczna. Nie doceniamy tego. My w ogóle tego nie doceniamy, dlatego że to nie da się przeliczyć na liczby. Ale jak ktoś ma wrażliwość plastyczną i siada do tego samego zadania z kimś, kto nie ma wrażliwości plastycznej, efekty są diametralnie różne. I to nie jest coś, co można zmierzyć, zbadać, ale jednak architekci, którzy potrafią robić wspaniałe budynki, nie są tymi wspaniałymi architektami dlatego, że znają lepiej przepisy albo cokolwiek innego. Nawet nie ze względu na organizację pracy, tylko na zmysł. Na jakiś zmysł taki plastyczny, który pozwala im komponować rzeczy harmonijnie. Strasznie śliski temat, ale wydaje mi się, że architekci jednak mają tutaj trochę więcej po prostu obycia, więcej przetestowali. To nie znaczy, że każdy po studiach ma jakiś fantastyczny zmysł plastyczny, ale zazwyczaj większy niż po prostu budowlaniec. I jeżeli druga rzecz miałaby wyróżniać architektów, to przypuszczam, że trochę szersze horyzonty. To znaczy oni ze względu na złożenie tego procesu patrzą trochę szerzej na problem budowlany i jeżeli budowlaniec koncentruje się tylko na trwałości i poprawnym montażu elementów, to znaczy, żeby one stanowiły budowlę, tak? To jest cenne, bo budowla jest jakby taką kanwą, na której architektura powstaje, ale architektura nie nakłada się w pełni na samą budowlę. To nie jest tylko kwestia zbudowania solidnie, tak? Architektura jest chyba jednak czymś więcej. Nie wiem, czy umiem to powiedzieć, bo ta sprawa się troszkę wymyka i filozofowie sobie nad nią łamali głowy, więc nie czuję się też kompetentny, żeby jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jakby z mojej perspektywy chyba rozumiem twój punkt widzenia. To dobrze. I jakbym ja miał więcej podsumować to, co powiedziałeś, to bym chyba jakby wyciągnął wniosek, że budowlanie jest jednak jest od konstrukcji. On się zna na konstrukcji, a architekt kładzie priorytet na kwestiach wizualnych. Może tego nie powiedziałeś, ale może jeszcze funkcjonalnych, może nie zawsze to jest uwzględnione przez budowlańca. Aczkolwiek nigdy, jak jest jakiś chęć o budowlanie, to ja nie chciałbym nikogo obrazić w tym wypadku, ale jest na pewno wiele osób, które się tym zajmują i też robią dobre rzeczy. Wiesz tak co, ja bym powiedział, że chyba złotym środkiem byłoby, gdybyśmy my się właśnie dzielili kompetencjami. Znaczy, żeby architekt naprawdę słuchał budowlańca, a budowlaniec naprawdę był otwarty na spojrzenie architekta, bo za każdym razem, kiedy my w takiej swojej pokorze stwierdzamy, że nie wiemy wszystkiego, mamy szansę się kolektywnie czegoś nauczyć i zrobić coś wspólnie lepiej. Więc jakby mój idealny świat na budowie to jest świat, w którym wszystkie branże podchodzą z pokorą do wiedzy tych pozostałych i nie próbują powiedzieć, ja jestem architektem, a ty budowlańcem, więc do roboty na budowę, a budowlaniec mi mówi, tam FIFA, Rafa, pan architekt myśli, że studia skończył i wie, a my tutaj wiemy, jak robić rzeczy. Jakby pokora służy nam wszystkim w każdą stronę i dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu razem robić lepiej rzeczy, a świat jest jednak skomplikowany i te zadania złożone wymagają współpracy, a ta współpraca musi się opierać o tę pokorę, więc dla mnie taka jest odpowiedź chyba na to. Ja myślę, że to jest identycznie jak w IT, gdzie tam jak są designerzy i coś wymyślają, to deweloperzy też mówią, halo, to mi zajmie 3 lata, żeby to samemu zrobić. Pan tu trochę przesadził. No i gdzieś tam współpraca między tymi ludźmi musi być, bo bez tego to daleko nie zajedziemy. Albo wejdziemy w takie koszta, że głowa ma. Okej, mówisz, że zawód architekta jest wymagający, ciekawy, to czemu zrezygnowałeś albo przychodzisz że z kierunku architekta w kierunku artysty? Bardzo ciekawe jest to pytanie i jest też trudno na nie odpowiedzieć, ale postaram się. Pierwsza rzecz, jeżeli masz osobę kreatywną, a ja się identyfikuję z tym określeniem, to moje spostrzeżenie jest takie, że osoba kreatywna nie może przestać być kreatywna w pewnym sensie. To znaczy, jeżeli masz potrzebę tworzyć, to nie możesz nie tworzyć, bo to jest jakby odbija się na tobie. To jest tak jak przez paralele. Wyobraź sobie ekstrawertyka, któremu każesz siedzieć w pokoju i nie wychodzić do ludzi. I wiele osób to miało przez lockdown koronawirusa. To znaczy, zaczęli odczuwać fizycznie, jak bardzo brakuje im innych ludzi. I osoba kreatywna ma trochę podobnie w kwestii tworzenia. To znaczy, że jak nie tworzy, to się na nie odbija. I teraz architektura ma jeden mały problem. Ze względu na złożenie dużej ilości interesów, które się koncentrują w ramach jednego budynku, jest mała przestrzeń twórczości. To znaczy, mało można tam zmieniać, bo
można pewne rzeczy zmieniać, ale nawet artystycznie, jeżeli projektuje zespół, to najbardziej śmiałe i powalone pomysły, takie szalone, nie przejdą choćby przez to, że jest trochę negocjacji pomiędzy tymi osobami. Zacznijmy od tego. Ale to nawet nie jest kwestia tylko tego. To jest kwestia przepisów, oczekiwań klienta, budżetu i tak dalej, więc pole twórczości jest małe. Natomiast myślę, że to nie jest podstawowy powód mojego przebranżowienia mimo wszystko. To przebranżowienie, powiedziałbym, że jeżeli ktoś interesuje się rynkiem architektury od strony ekonomicznej, ja nie jestem w tej sprawie ekspertem, od razu mówię, ale mam powiedzmy luźne pojęcie o ekonomii i mam pewną intuicję na ten temat, więc nie wiem, gdyby ktoś ze słuchaczy miał lepszy pomysł, może się podzielić w komentarzach, bo przypuszczam, że opublikujesz to w formie, która będzie pozwalała na komentarze. To moja koncepcja jest taka, że ze względu na to, że zawód architekta jest modnym zawodem, to znaczy jest on pożądany społecznie i jego wizerunek jest pozytywnym wizerunkiem, dużo osób ma ochotę być architektami. I teraz te osoby, kończąc studia, mimo że nie ma aż tak wielu uczelni w Polsce architektonicznych, mimo wszystko absolwentów architektury jest dużo. Jest, powiedziałbym, że kilkukrotnie więcej niż zapotrzebowanie rynku na dojrzałych architektów, więc mamy mnóstwo stażystów architektury, którzy walczą o miejsca w dobrych biurach i ponieważ mamy dużą podaż rąk do pracy, a mały popyt jest tam, bo oni nie są specjalistami w swojej dziedzinie na początku, to ci ludzie zaniżają płace po prostu ze względu na to, że jest ich dużo. I to nie jest ich wina czy coś takiego, bo tu zaraz może ktoś powiedzieć, że ja skończyłem studia, czuję się ukrzywdzony tą sprawą, no i tu słyszę, że ktoś wygłasza opinię, że to przez nas jest. No nie, tu nie chodzi o jakąś osobistą winę, tu chodzi o mechanikę rynku, że jeżeli jest duża podaż jakiegoś produktu, a tym produktem jest tu praca młodego architekta, to siłą rzeczy ma on mniejsze zdolności negocjacyjne i dlatego ten rynek nie wygląda kolorowo przez pierwsze lata. Gdzieś po 5 latach wymiata nadmiar tych architektów z rynku. Zostają ci, którzy są najtwardsi, najbardziej zdeterminowani, najbardziej im odpowiada ten zawód i tak dalej. Zmniejsza się ich liczba, oni awansują na wyższe stanowiska, teraz to oni zarządzają tymi praktykantami i zaczynają zarabiać na poziomie przyzwoitej klasy średniej i wtedy już mogą kontynuować swoją karierę w miarę harmonijnie, to znaczy tam już raczej nie ma chyba większych ekscesów. Jak są w biurze zahaczeni, to mają większą odpowiedzialność, mają większą płacę, ale też mają większą wiedzę i to już chyba przebiega w miarę naturalnie. Powiedziałbym, że to, co my identyfikujemy z architektem, tym takim architektem, który powoduje, że ten zawód jest imponujący, to są starzy architekci, którzy nie są architektami, a przedsiębiorcami na rynku architektonicznym, czyli mają biuro, ogarniają finanse, obsługę klienta, mają sieć znajomych, którzy sprowadzają jakoś, mają sposób na pozyskiwanie projektów i mają biuro pełne architektów i młodych architektów, którzy to robią. Więc ci architekci zarabiają bardzo przyzwoicie, ale to jak w każdym biznesie. No więc powiedziałbym, że tym, co mnie wymiotło z rynku architektonicznego, była jednak kwestia chyba płac, znaczy relacji pomiędzy wkładem, nakładem stresu, nakładem czasu, nakładem obciążenia psychicznego i jednocześnie wynagrodzenia, które przy tym idzie, bo pierwsze lata nie są zbyt kolorowe i ja zamiast na to narzekać zauważyłem, że mam inne opcje. Wielu moich znajomych podobnie zauważyło w innych branżach i wykorzystuje swoją tą doskonałą, elastyczną wiedzę, ten sposób rozkładania problemów na czynniki pierwsze, myślenie projektowe, ponieważ to są cenne umiejętności, tylko ich jest po prostu za dużo stłoczonych na małym rynku. Tak przynajmniej mi się wydaje. I chyba mam samą obserwację, że kupa ludzi, architektów próbuje pójść do game devu, do reklamy, przebranżowić się i iść na UI, UX designera. Nawet często na grupkach facebookowych widać, że jestem architektem i polecacie mi jakiś kurs na UI, UX designera. To jest dosyć chyba częste. Powiedziałeś, że tutaj jakby w tej kwestii związanej z architekturą, że jest jakiś olbrzymi, tak przynajmniej tak zapamiętałem, tak zrozumiałem, jest jakiś wkład do społeczeństwa. Nie wiem, czy użyłeś dokładnie tych słów, ale mniej więcej tak to zrozumiałem, że architekt i branża budowlana bardzo dużo daje społeczeństwu. Czy to dobrze to interpretuję?
drobne nieporozumienie, bo ja powiedziałem, że jest pożądany społecznie w znaczeniu, że jest podziwiany bardziej społecznie. To znaczy, że jest lubiany jako zawód taki tam pożytku publicznego, czy jakoś tak. Aczkolwiek to, co mówisz, myślę, że to jest ciekawy problem. Jakbyś rozwinął, to ja chętnie się do tego odniosę. Jakby moja osobista koncepcja jest taka, że też widzę, że mamy mało takich punktów spornych, że architektom płaci się zamiast pieniędzmi, płaci się prestiżem. Także mama może powiedzieć, o mój syn to jest architekt i jest super, a to że je kajzerki, to już to przemilczymy. I wszyscy, o panie, jak super, jest pan architektem. Tak, myślę, że tak. Okej, czyli w tym kontekście to mówiłeś, a zastanawiam się o tym drugim kontekście. Czy praca, według ciebie praca architekta ma jakiś pożytek publiczny, że tak powiem, że może nie to, że jest pożądana przez społeczeństwo, tylko że coś wnosi do społeczeństwa. To znaczy, myślę, że tak. Gdyby nie była, to by nie istniała, nie? Zacznijmy od tego. Nie istnieją zawody, które nie są przydatne społecznie. To Bosak powiedział, że jakby tak nie było, to by tego nie było, to by Pan Bóg tego nie stworzył. Słyszałem to zdanie. Wiesz co, to jest tak, no ja akurat przechodzę w stronę coraz bardziej takiego, żartobliwie to mówię, ale takiego zawodu darmozjada, tak? No bo artysta, no to jest taki mit tam, nie wiem, umierania na poddaszu z głodu czy coś takiego. Jest dużo różnych takich uprzedzeń względem artystów, że to jest że to już jest dopiero nieprzydatny społecznie zawód. Niektórzy tak uważają, no rety, większość społeczeństwa nie ma zbyt wielkiego kontaktu ze sztuką i on jest taki pełen sprzeczności, powiedzmy. Ale architekci sami, jeżeli już mówimy o tym zawodzie, żeby nie wprowadzać zamętu i nie mieszać dwóch naraz rzeczy w jednym worku, to są przydatni społecznie o tyle, że oni organizują proces tego całego projektowania, a to jest złożony proces. I tam powinien być menedżer tego procesu, więc architekt jako... Właśnie, architekt jest menedżerem procesu projektowego. Więc jeżeli na przykład korporacja chce postawić sobie, korporacja deweloperska chce postawić duże osiedle, oni potrzebują scedować na kogoś przygotowanie tego projektu w terminie. Mogliby mieć własne komórki zapewne projektowe, ale jakoś tak na razie rynek to układa, że nie mają. To znaczy, że przenoszą na zewnątrz projektowanie. Być może to jest dla nich bardziej opłacalne, nie wiem. Trudno mi tutaj orzec. Natomiast jeżeli chodzi o pożytek społeczny z zawodu architekta, chcemy mieć piękne miasta? I nie wiem. Nie wiem, czy mamy, bo to jest pytanie takie, że niestety mimo tego, że architekci są architektami, znowu, trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że przez ostatnie 5 do 10 lat bardzo ładnie Polska, to znaczy, że wyładniało dużo. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Mogę się zgodzić, mogę się nie zgodzić. Okay. Myślę, że bo jakby są dwie koncepcje na powstawanie miast, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Pierwsza jest taka wolnościowa, libertariańska, a druga to jest bardziej jak gułag, jak we Francji, że tam od linijki każdy budynek musi wyglądać w ten sposób. I w tej libertariańskiej macie ziemię, to się budujcie. I teraz każda ma swoje plusy i każda ma swoje minusy, bo w tej libertariańskiej może ci powstać zamek na Mazurach. I co by o tym zamku nie mówić, to może być traktowane jako plus dla lokalnej społeczności, ale może być też traktowane jako minus, że to jest zniszczenie jakichś wartości kulturowych, natury, które jest wokół, ale z drugiej strony może być to olbrzymia korzyść finansowa, więc to nie jest takie wszystko jednoznaczne. Na pewno jakbym miał porównać Polskę do krajów jakby południowych, jakieś Rumunia, Włochy, to mi się wydaje, że Polska jest brzydsza, ale za to jakby miał porównać Polskę do krajów skandynawskich, jest dużo brzydsza, więc, ale z drugiej strony nie chcę narzekać, bo wiem, że jest wiele miejsc. Jest takie zdanie, które kiedyś powiedział Robert Konieczny i wydaje mi się, że ono jest wyjątkowo plastyczne i łatwo sobie je wyobrazić. W Polsce panuje ład przestrzenny tylko po obfitych opadach śniegu. Według mnie to jest cała Polska zamknięta w jednym zdaniu, jeżeli chodzi o wygląd.
i myślę, że się można z tym zgodzić. No właśnie, natomiast jeżeli chodzi o to, co ja mówiłem, a co myślę, że nie umiałem tego do końca precyzyjnie wyrazić, to jest to, że myśmy mieli niestety spuściznę bardzo dużej ilości techników architektury. To osoby spoza zawodu mogą tego nie czuć, ale było bardzo dużo osób, które miały uprawnienia architektoniczne i mogły podpisywać projekty, mogły je sygnować, ale te uprawnienia dostały wiele dziesiąt lat temu jako technicy architektury. Oni nigdy nie byli wykształceni tak jak architekci po studiach architektonicznych, a mieli mocniejsze uprawnienia niż absolwenci na przykład obecnych uczelni, dopóki nie zrobią uprawnień. I te uprawnienia były dość trudne do uzyskania, więc jeżeli system promował osoby, które kiedyś dostały uprawnienia łatwym trybem, a utrudniał otrzymanie uprawnień nowym osobom wykształconym, to przez te lata po transformacji ustrojowej, oprócz dość dzikiego kapitalizmu, który u nas się rodził i dojrzewał, mieliśmy też po prostu bardzo dużo osób, które mogły sprzedać produkt, czyli projekt na rynku, nie mając tej samej wiedzy co architekci. I wydawało się, że architekci źle projektują. Pomału się chyba to zaczyna zmieniać, bo po pierwsze, no, Polska też się bardzo zmieniła przez ostatnie lata, ale też wydaje mi się, że coraz mniej jest tamtych architektów z przyczyn demograficznych. Ich jest po prostu mniej, bo skoro dostali uprawnienia dawno temu, to przechodzą na emeryturę albo odchodzą z tego świata, a coraz więcej jest tych osób według nowego trybu wykształcenia. Więc przez ostatnie 10 lat, jak tak patrzę na Polskę, a te 10 lat to jest mniej więcej tyle, ile obserwuję ją, no już tak powiedzmy z jakąś świadomością architektoniczną czy quasi-architektoniczną, to dużo zmieniło się na lepsze, więc myślę, że może jest to też częściowa chociaż zasługa dobrze wykształconych architektów. Mam taką nadzieję przynajmniej. Rozumiem, ale to nieco porozmawialiśmy sobie o architekturze i jej jakby pożyteczności. To teraz powiedz mi, jak widzisz w takim razie tą pożyteczność w tym malarstwie? Okej. Gdzie tutaj wnosisz dobro do społeczeństwa? Jasne. To znaczy, ja nie chcę zabrzmieć za mocno kapitalistycznie, ale żebym miał to wytłumaczyć, to myślę, że trzeba by było trochę popatrzeć na to z strony pieniądza. Ja wiem, że nie wszystkie wartości w naszym świecie się spieniężają, ale jednak jeżeli ludzie są skłonni za coś płacić, to zazwyczaj sugeruje nam, że widzą tam jakąś wartość. Jasne, niż czasami to, co są w stanie zapłacić. No, znaczy, ja myślę, że można na to patrzeć bardzo różnie na kwestię wartości, więc nie chcę, na pewno nie chcę ograniczyć wartości tylko do wartości rozumianej kapitalistycznie, czyli rzeczy za pieniądze i do kupowania. Ale jednak ze sztuką jest taki problem, że jeżeli nawet tworzysz ją autentycznie, jeżeli ona jest taką autentyczną introspekcją i autentycznym sposobem na konstruowanie współczesnego sposobu widzenia, na przykład w przypadku obrazów, czy jakkolwiek by to tam nie ujmować, no bo sztuka ma jednak bardzo wiele różnych oblicz. Nawet jeżeli tworzysz sztukę autentycznie i wartościowo, to dopóki nie przekonasz grupy ludzi, że ona jest wartościowa też do kupienia, no to masz pewien problem rynkowy, tak? Masz pewien problem, jak przeżyć do pierwszego. I bycie artystą takim na 100%, jakby na takim pełnym ryzyku, jest właśnie ryzykiem. Mała część osób dochodzi do tego, żeby się z tego utrzymywać. Taka jest prawda, to też dotyczy absolwentów ASP i tak dalej. Ja miałem ten luksus, że odkryłem, że ja potrzebuję tworzyć i że moja sztuka nie jest tylko sobie malowankiem, takim jak niektórzy tam robią jakieś sobie dla przyjemności coś malują, tylko że ja naprawdę traktuję ją jako proces, jako rzecz zanurzoną w kulturze, czyli że chcę, żeby to, co tworzę, moje obrazy, które są gdzieś chyba już na granicy, one dochodzą do abstrakcji częściowo, znaczy one są figuratywne, ale są oparte o relacje koloru, o jakieś tam takie rzeczy, które są bardzo formalne. Patrzę na malarstwo formalnie, czyli właśnie trochę jak architekt. To, że te moje obrazy to nie jest tylko malowanie dla przyjemności, to nie jest tylko samo malowanie, bo po prostu, żeby coś ładne, żeby tylko było estetycznym przedmiotem, czyli nie jest to, znaczy staram się, żeby to nie było kiczowate, staram się, żeby to była prawdziwa twórczość, ale moje przekonanie nie przekłada się na to, że ja mogę z tego żyć. I miałem ten luksus, że odkrywałem bycie artystą w międzyczasie bycia architektem, więc miałem jakieś tam bezpieczeństwo finansowe z tym związane. I kiedy odkryłem, że potrzebuję mieć własną pracownię, żeby móc swobodnie malować, że potrzebuję mieć więcej pieniędzy na to, żeby tworzyć, bo zamierzam poświęcać na to moje środki, bo ja potrzebuję dość dużo pieniędzy wydawać
dużo jak na mój budżet, na to, żeby tworzyć i móc uzyskiwać impet tego tworzenia, to żeby to zrobić, no trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby nie skończyć pod mostem, tak? Jednak jakieś poczucie odpowiedzialności za życie jako normalny, dorosły człowiek jest takie, że trzeba coś wykombinować. I teraz powiem szczerze, że tutaj mi z ratunkiem przyszła edukacja artystyczna. Dlatego, że edukacja artystyczna jest blisko do tworzenia, nie jest tym samym. Ja robię zupełnie inne prace dla siebie i zupełnie inne prace, kiedy uczę, ale jednocześnie jest dużo osób, które chcą się uczyć i chcą, żeby ktoś im pomógł odkryć własną twórczość i chcą pomocnej dłoni. Po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy chcą malować, którzy chcą się rozwijać, którzy na przykład dorosły, którzy są w korporacjach, którzy są emerytami, którzy są rodzicami, którzy są nauczycielami, psychologami, nie wiem, cokolwiek. Oni kilkadziesiąt lat temu na przykład malowali w młodości, mieli ciężkie czasy, rodzice im powiedzieli, spoko, ale jak ty zamierzasz żyć z bycia artystą? I powiedzieli im, znajdź sobie porządny zawód, oni poszli na te studia, popracowali w zawodzie i po 20 latach na przykład odkrywają, kurczę, kiedyś to sobie malowałem, a teraz to sobie nie maluję. Dlaczego ja tego nie robię, skoro ja to lubię i kocham? I ci ludzie zaczynają potem szukać czegoś, gdzie znajdzie się ktokolwiek, kto mi pomoże. I trafiają na mur wynikający z tego, że nie ma takich miejsc, bo są szkoły szykujące pod egzaminy wstępne na architekturę, są jakieś kółka plastyczne pod ASP, są licea plastyczne, są Akademie Sztuk Pięknych, są uniwersytety trzeciego wieku nawet, ale nie ma nic, co by pomogło tym ludziom rozwijać się i dostać wiedzę. I okazało się, że to jest idealny tandem, że ja sobie jakby mam swoją pracownię malarską, tworzę w niej, naprawdę w niej maluję, naprawdę w niej poszukuję sposobów na robienie obrazów, które będą ekscytujące, będą współczesne, będą drążyły, żeby coś wywołać w człowieku i we mnie i będą naprawdę takim procesem odkrywania siebie, a z drugiej strony dzięki tej wiedzy jestem w stanie być autentycznym nauczycielem dla innych. To znaczy nie nauczyć ich malować jak ja, bo nie o to chodzi, ale warsztat, który zdobyłem po drodze, warsztat, który zdobyłem ze względu na rysunek też architektoniczny, ale powiedziałbym, że w małym stopniu, bo ja nie uczę rysowania, tylko malowania, i warsztat, który zdobyłem na pierwszych dwóch latach studiów przez krótki romans z grafiką komputerową, bo ja bardzo chciałem wtedy być ilustratorem do gier i filmów i chciałem robić okładki do gier planszowych przede wszystkim, tam pudełka ilustrować. I stwierdziłem wtedy, że nie umiem opanować kolorów i anatomii. Bardzo wtedy uczyłem się intensywnie. Uczyłem się malowania na takim pod okiem malarzy, którzy skończyli ASP i uczyłem się wtedy z literatury, którą ściągałem z Amazona. Więc doskonałą literaturę na przykład ściągnąłem, o której mało osób wie w Polsce, a która pomaga mi opanować rzeczy takie jak artyści w Hollywood na przykład opanowują, tak? Koncept artyści, którzy pracują nad filmami Marvela, nad Gwiezdnymi Wojnami, oni uczą się z podobnych książek co ja, powiedzmy, mentalnie. Ja się wtedy z nich uczyłem. I teraz ta wiedza, którą wtedy zdobyłem, okazało się, że jestem w stanie wypracować taki program, który jest absolutnie wyjątkowy. Nikt oprócz mnie takiego nie ma w Polsce, to jestem tego pewien, dlatego że on łączy wiedzę związaną z architekturą i takim kompleksowym patrzeniem na problemy, wiedzę o kolorze, która jest bardzo solidna pod kątem branży takiej poprawności klasycznego warsztatu, bo ta branża rozrywkowa przechowała fantastyczną wiedzę o fizyce koloru, o sposobie konstruowania obrazów. Jakbyśmy się, to jest może dygresja, ale jakbyśmy dzisiaj posłuchali forów artystów, którzy ćwiczą cyfrowy rysunek, czyli cyfrowe malarstwo, tam digital painting i concept art, oni są mega zajawieni na pracę artystów z XIX wieku. Oni wiedzą, jak konstruować, nie wiem, paletę Zorna, jak operować, nie wiem, tam technikami Sargenta i tak dalej. Są niesłychanie wykształceni w klasycznym malarstwie takim warsztatowym, przestrzennym. Natomiast odrzucają sztukę współczesną. Więc ja do tego ten drugi etap. Trzeci, świadomość historii sztuki. Naprawdę dość dobrze orientuję się w tym, jak nasza kultura zmieniła się do współczesnych czasów. I autentyczne własne poszukiwania, czyli że ja nie jestem tylko teoretykiem, nie jestem człowiekiem, którego nauczono kilkadziesiąt lat temu jakichś sztuczek konkretnych, tylko naprawdę rozwijam się obecnie sam, jakby i patrząc na najnowszą kulturę i w kontaktach z artystami, więc jestem w stanie też to zaproponować moim uczniom. I okazało się, że to jest druga noga tego tworzenia, znaczy oni, dzięki temu, że ich uczę, jestem w stanie się utrzymywać, a dzięki temu, że tworzę, jestem w stanie autentycznie uczyć. Czyli rozumiem, że nie posłuchałeś swojej mamy, jak mówiła ci, zostaw te malarstwo, jesteś architektem, kontynuuj to. Wiesz co?
To było tak organicznie, płynęło jedno obok drugiego, że... Ale miałeś taką rozmowę z rodzicami, że ci przekonywali? Tak. Miałem, oczywiście, że miałem. Ze względu na ich troskę, to, że chcą dla mnie dobrze. Ale jakby u mnie to nie było tak, że ja powiedziałem, nie, szanić to, zostaję artystą, od dzisiaj mieszkam pod mostem i jestem bohemistą i tylko będę tworzył i tam nie wiem coś. Tylko u mnie to naprawdę okazało się, że jestem w stanie coraz głębiej, że mnie jakby wsysa to tworzenie i ja coraz bardziej jestem w nie zaangażowany i coraz bardziej naturalnie okazuje się, że ta edukacja pozwala mi się utrzymywać, pozwala mi tworzyć i że no okazało się, że to po prostu działa, że ja nie że organicznie przesuwało się to wahadło od architektury do czegoś innego. I powiedziałbym, że jeżeli ktoś ma tak szalony pomysł jak ja, żeby zostać artystą, powinien mieć jakąś koncepcję na to, żeby to było zamortyzowane jakoś, bo to jest high risk, high gain. Może się okazać, że i mam taką szczerą nadzieję, że za ileś lat, nie wiem, może za dekadę, może za 15, może na starość, kto wie, że dopiero wtedy ludzie postrzegą, kurczę, ten Gniazdowski jednak jest konsekwentny i on naprawdę tworzy współczesną sztukę i ona jest naprawdę jakąś wyrazicielką naszej współczesnej kultury i my coś w tym możemy dostrzec. I może to być długo. Emeryturę. Co? I zapewnimy mu emeryturę, kupimy mu obrazie. Coś ten deseń. Natomiast może to być też wcześniej. Ja naprawdę wierzę, że zmierzam w tym kierunku, żeby to było dostrzeżone, bo tworzę autentycznie i głęboko wierzę, że nie głupio. Tak? Ale to jest high risk, high gain, więc trzeba mieć jakąś amortyzację tego procesu. I u mnie takim głównym problemem tego procesu jest to, że ja będąc spoza środowiska mam problem z przedstawianiem swoich myśli. Myślę trochę innymi trybami, mam troszkę inną siatkę pojęciową, mam troszkę innych znajomych, moi znajomi nie są do końca związani ze sztuką. Trudniej jest mi docierać przed oczy osób, które mogą to zobaczyć i coś z tym zrobić z tego miejsca, w którym jestem. Więc jakby, nie wiem, może się okazać, że moja sztuka na przykład polegnie na mojej nieumiejętności zakomunikowania, bo to jest jakieś ryzyko. Staram się, żeby tak nie było, ale kto wie, tak? No myślę, że to jest po prostu ta sama pokora, która obowiązuje w procesie projektowym, że musisz mieć pokorę i dostrzegać, że nie wiesz wszystkiego o wszystkim. No i w sztuce jest tak, że jeżeli myślisz, że jesteś wspaniałym twórcą, ale nie wiesz innych rzeczy, to może być tak, że budzisz się i okazuje się, że zderzasz się ze światem, z którym nie umiesz się skomunikować, więc wydaje mi się, że ja nie jestem zwolennikiem takiego planu B na zasadzie takiej głupiej asekuracji, która oznacza, że nie idziemy za realizacją pełnego potencjału, bo głęboko wierzę, że świat byłby lepszy, gdyby ludzie odważnie podążali ze swoim potencjałem i to jest to, co staram się robić, czyli ewoluować, uczyć się na swoich błędach i realizować to, co najlepiej mogę zrealizować w swoim życiu. I to mnie prowadzi do przebranżowienia. Okej. Natomiast plan B tutaj jest pożyteczny według mnie w takim znaczeniu, że trzeba podejść do tego z roztropnością. Nie z tchórzostwem, nie z głupią brawurą, ale z roztropnością. Czyli tak jak też cię trochę zrozumiałem, potencjał na rynku wygląda w ten sposób, że najwięcej jest chętnych na naukę, mniej na kupowanie, a jeszcze mniej na architektów. Czy tutaj... Nie można tego chyba, tak... chyba nie. No bo jednym z powodów, dla których się przebranżawiałeś, jest powód finansowy. Mhm. Więc zakładam, że teraz masz lepiej niż miałeś. Czy jednak zamienił stryjek siekierkę na kijek? U mnie jest tak niejasna sytuacja przez koronawirusa, że trudno orzec. Naprawdę mi dowalił na początku ten kryzys. I jakoś żeśmy się przez niego przeczołgali z tym malowaniem, ale powiedziałbym, że zaczyna to nad wyraz obiecująco odbijać. Nie zmieniłbym tego na nic innego. To jest bardzo dobrze jak jest. To nie znaczy, że jest spektakularnie. Na pewno ja nie jestem jakimś człowiekiem, który pławi się w luksusach. Nie, raczej ciężko pracuję i bardzo skrupulatnie patrzę na budżet co miesiąc. Natomiast to działa jak młody startup. To nie jest startup cyfrowy, ale to działa trochę jak startup i jakby widzę w nim niesamowity potencjał. I teraz jeżeli pytasz o zapotrzebowanie. Nie, na architektów chyba jest większe zapotrzebowanie niż na artystów, bo ale i podaż jest większa. Co? I podaż jest większa. Bo powiem szczerze... Nie wiem. Ja się aż tak nie interesowałem, ale ile jest kanałów YouTube'owych związanych z architekturą polskich, nie mówię o zagranicznych. Na pewno są... kanały, które zajmują się flipowaniem, remontami, Mario Budowlaniec, to ma jakąś tam olbrzymią społeczność.
ale mało kojarzę kanały związane ze sztuką, z historią sztuki, gajdę jedynie. Nie wiem, czy ktoś jest jeszcze taki znaczący, duży na scenie. Jest kilka osób, ale to nie są jakieś wielkie kanały na pewno. Więc to też w jakiś sposób można tam sobie zobaczyć, jaki potencjalny jest popyt na dane usługi. Wiesz co, dobrze, to ja powiem ci tak, ja nie umiem określić, co jest bardziej pożądane społecznie, sztuka czy architektura. Obie rzeczy są inne, obie rzeczy operują w innych kontekstach, obie rzeczy są zupełnie różne, natomiast mogę powiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na edukację. Duże, po prostu. I teraz, dlaczego jest duże? Dlatego, że jakby to powiedzieć, jest po prostu dużo osób, które chcą sobie tworzyć i teraz jeżeli chodzi o specjalistyczną edukację, zapotrzebowanie jest mniejsze niż na podstawową edukację. Bo a czym rozróżniasz specjalistyczną edukację od podstawowej? Czym dla ciebie te terminy są? No, gdybym ja na przykład utworzył kurs, który byłby ekwiwalentem Akademii Sztuk Pięknych, czyli głębokie rozumienie współczesnej sztuki, patrzenie na to, jakie są najnowsze prądy, dość duża sprawność taka kulturowo-filozoficzna oraz techniczna, to by nie było, nikt by tego nie potrzebował prawie. Znaczy mało osób by tego potrzebowało. Wydaje mi się, że to wynika po prostu z tego, że umiejętności spadają wykładniczo. Znaczy jest, jakbyś miał wykres wykładniczy. Nie wiem, gdzie będzie lewa, gdzie prawa strona na tym, co będziesz pokazywał na filmie. Ale to nie ma znaczenia. Załóżmy, że tu jest start i tu jest zero. A tu są doskonałe umiejętności, takie naprawdę wybitny artysta. To tu jest dużo osób i to zjeżdża, a potem... Czekajcie. Zjeżdża i jedzie prawie poziomo tutaj. Tu jest mało osób, a tu jest bardzo dużo, bo początkujących jest dużo. Chyba więc tak, podstawowe. Co, co? Jasne, że tak, ale chodzi o to, że jeżeli wyłapiesz, że w jakiejś branży jest duże zapotrzebowanie na podstawową wiedzę, to być może jesteś w stanie pomóc, bo nawet mając średnie umiejętności, a powiedzmy, że moje nie są średnie, moje są dość wysokie, nie jestem w stanie określić, jakie dokładnie, ale są dość specyficzne i dość wysokie, to jeżeli ja z tymi umiejętnościami byłbym tylko zainteresowany uczeniem tutaj, gdzieś w tych wyższych umiejętnościach, to jakby no... Nie doszedłbyś, to byś skończył jak... No raczej tak, ja uczę tutaj, gdzie są ludzie, którzy potrzebują pomocnej dłoni, bo to nie polega na tym uczenie, żeby się fleksować na swoje wysokie umiejętności i powiedzieć, haha, ja tu potrafię dużo, teraz mnie podziwiajcie. Nie, to jest pomocna dłoń, taki jakby, ja staram się być takim przyjacielem tych ludzi, których uczę. Znaczy, wiem, że potrzebujecie się rozwinąć, a ja tu jestem po to, żeby być z wami, po prostu postawić kolejny krok, wyjaśnić wątpliwość, opowiedzieć, czego ja się dowiedziałem. Oni są za to wdzięczni i fajnie się rozwijają. To jest niesłychanie też jakby... Ja mam takie dzikie poczucie satysfakcji z tego. Naprawdę, jak widzę, że oni się cieszą rozwijając siebie i osiągając większy potencjał, że nawet gdyby nigdy nie rozpoznano mojej twórczości osobistej i nigdy nie powiedziano, o no tak, ten Gniazdowski rzeczywiście tworzy fajne rzeczy, to jeżeli ja będę widział tę iskrę radości w oczach ludzi, których uczę, to moje życie będzie wartościowe i przydatne dla innych i ja będę się z tego cieszył. W sensie to jest dla mnie mega cenne. Co więcej, jest jeszcze jeden wątek. Staram się tę wiedzę rozdawać w wielu miejscach. Jakby nie jestem mistrzem mediów społecznościowych, ani nie jestem youtuberem, ani nie jestem jakimś tam, nie wiem, influencerem czy cokolwiek, ale jestem dostępny prawie na każdym kanale, jaki jest dostępny w internecie. Wiem, bo jesteś moją inspiracją i dzięki tobie założyłem swoje konto TikTokowe. Okej, okay. Więc... I ja na przykład TikToka bardzo lubię, dlatego że przychodzi tam młodzież. Jasne, oni oglądają śmieszne filmiki i pajacowanie, ale od czasu do czasu trafią na mój filmik i tam jest pytanie, jak wyczyścić pędzle z oleju. Pytali mnie już o to tyle razy, naprawdę. Przeskrolowaliby sobie mój kanał, to by wiedzieli, ale rety, jest sobie jakiś człowiek, który ma tam powiedzmy 12 lat, mieszka w małej wiosce. I ma problem. Ma potrzebę, żeby się uczyć i on nie ma dostępu do nikogo. I wśród tych pajaców, którzy tam będą... przytykać palcami i tańczyć, znajdzie takiego mnie i dostanie odpowiedź. Ja mu powiem, umyj pędzle w ten, a ten sposób i on nagle ma prawo tworzyć, bo jakiś człowiek z internetu mu powiedział, że może coś zrobić, kolejny krok wykonać i nawet na tym TikToku, który ma taką super krótką formułę, że ja w minutę muszę odpowiedzieć na pytanie, okazuje się, że dużo osób jest zainspirowanych, że ktoś mi mówi, chcę do plastyka iść, bo obejrzałem twoje filmy, albo nie wiem, chcę się rozwijać w tym kierunku, albo wyciągnąłem stare farby z szafy i zacząłem malować i jestem usatysfakcjonowany tym rozwojem. No to okazuje się, że ludzie potrzebują tak cholernie niewiele, żeby popchnąć ich do działania, że to jest aż fascynujące.
Czyli uważasz, że TikTok ma niepotrzebnie, jest taką, ma złą sławę, że to jest dla dzieci, to chyba się z tym nie zgadzasz, bo ludzie, którzy... jak ja korzystam z TikToka, to tak, obserwuję cię i widzę, że tak, nie kłamiesz, ludzie naprawdę cię o takie rzeczy pytają. Tak. I tam też można parę ciekawych sobie tam perełek znaleźć i się zastanawiam, co sądzisz, czy to, czy jesteś tam jedyną taką osobą, czy to jednak, nie, to jest dla dzieci, to są same głupoty i jesteś takim wyjątkiem, rodzynkiem, czy nagle się okaże, że zaraz wszyscy tam się rzucą. To jest te, też uważam, że to jest dobre medium, jeżeli chodzi o komunikację, jest na pewno dużo lepsze niż YouTube, bo można w pewien sposób wręcz prowadzić dialog zamiast na czacie, to w takich filmików. Teoretycznie tutaj już rozmawiamy z 45 minut. Nie wiadomo, czy ktoś do tego momentu dotrwa. A nawet jak zada pytanie, to czas, i żeby na te pytanie odpowiedzieć, jest... Albo pisze w komentarzu, że nikt tego nie zobaczy, albo będę musiał nagrać oddzielny filmik, co tak jak patrzę z mojego doświadczenia zajmuje kupę czasu. Wbrew pozorom i ja osobiście kieruję się teraz w jakieś takie szybsze formy, bez obróbki, bez animacji, żeby to było tyk, 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 lecimy, lecimy, lecimy i tempo, tempo, żeby to nie umarło. Więc ja widzę w TikToku te plusy, o których mówisz, ale też jestem ciekawy, właśnie jakby doprecyzuję jeszcze raz pytanie, czy według ciebie to jest dla dzieci, czy jednak to jest błędna opinia? TikTok wydaje się platformą dla dzieci, dlatego że jest tam dużo dzieci, ale to jest jedynie przekrój demograficzny jego użytkowników. Natomiast sama platforma nie jest dla dzieci, ona ma według mnie rewelacyjnie skonstruowany algorytm. Fakt, że nie można sobie wybrać swojego feeda, to znaczy, że to, co podrzuca nam TikTok w formie filmów, jest losowe w pewnym sensie, jest genialne. Znaczy, o ile to było irytujące na YouTubie, Facebooku, Instagramie i tak dalej, że nie mamy kontroli nad swoim feedem, o tyle na TikToku stanowi to jego silnik. To jest jego główna idea, że TikTok sam wybiera, co może ciebie zainteresować i bardzo inteligentnie uczy się tego feeda. To znaczy, on, ponieważ ma mnóstwo danych, dlatego że to są krótkie filmy, ma małe porcje wiedzy, ma mnóstwo danych o twoich preferencjach. I teraz w ramach tego, jeżeli ktoś używa TikToka i chce go po dwóch dniach ocenić, będzie miał błędne przekonanie, dlatego że on jeszcze nie nauczył algorytmu, czego chce. Po tygodniu TikTok zaczyna być fajny, a po miesiącu jest naprawdę rewelacyjną platformą, która słucha się tego, czego ty chcesz i dobiera treści bardzo ciekawie do twoich preferencji. Na TikToku są bardzo różni ludzie, mają bardzo różne podejścia i teraz kwestia polega na tym. My za często myślimy o platformach jak o logo platformy i filozofii stojącej za marką, na przykład, nie wiem, za często myślimy o panu Zuckerbergu, a za mało myślimy o ludziach, którzy używają platformy do komunikacji. I dla mnie takim jednym z ludzi, którzy wytłumaczyli mi poprawnie media społecznościowe jest powiedzmy, że guru tego tematu, czyli Gary V, i on ma fantastyczne konto na TikToku. I Gary V, jakby ja kupuję jego tłumaczenie polegające na tym, że o platformach nie należy myśleć jako o platformach do wybicia się. Nie powinniśmy myśleć o swoim interesie na tych platformach, nie powinniśmy myśleć o nich jako o formule na to, jak należy być, nie wiem, youtuberem, tiktokerem czy cokolwiek, tylko powinniśmy myśleć o nich jako o miejscu spotkania z ludźmi. Jak masz platformę i możesz się spotkać z ludźmi, ludzie jak myślą o YouTubie, załóżmy, to myślą, jak zrobić logo, muzyczkę, jak zrobić fajne napisy końcowe, jak coś tam. Jak kupić lepszą kamerę, jak mieć lepszy dźwięk. A ja mam na przykład zazwyczaj kiepski dźwięk, ale nadrabiam entuzjazmem. Czyli zrobię film, w którym jestem uszczęśliwiony, że opowiadam o tym, jak Gauguin zakomponował swój obraz, albo o tym, jak genialne są według mnie drzeworyty, które robił Hiroshige. Opowiadam o tym i mogę mieć kiepską technologię. Ja kiedyś nagrałem filmik idąc do lasu komórką, zmontowałem go na komórce, okazało się, że miał fatalną jakość obrazu i bardzo dobre odbiory. Znaczy świetne komentarze pod nim były, była fajna rozmowa, dlatego że intencją tego filmu nie był fantastyczny montaż i ostry obraz, tylko była opowieść, która angażuje odbiorcę, tak? Więc istotą mediów społecznościowych nie jest zrobienie kariery, ani dopasowanie się do platformy, tylko szczera komunikacja z ludźmi po drugiej stronie. Ja w ogóle myślę, że tutaj w naszej rozmowie tą pierwszą główkę można byłoby wyciąć i tylko puścić tą drugą. Możesz tak zrobić, nie będzie z tym problemu. Społecznościowych, bo to może być nawet ciekawsze. Ale jednak wrócę do tego tematu pierwotnego. Mówisz, że COVID ci dowalił. Dowalił.
jak mam kolejny lockdown, to teoretycznie chyba jest jeszcze gorszy niż pierwszy, jak mi się wydaje. Nadal ci dowala? Już nie. A dlaczego? Dlatego, że no, adapt, overcome, czyli zaadaptuj się do sytuacji i ją pokonaj. Kiedy już się zbliżał drugi lockdown, znaczy long story short, myśmy od lutego już, czyli jeszcze przed pierwszymi takimi świadomymi wzmiankami o epidemii, myśmy mieli już platformę kursową i ja w lutym nagrywałem pierwszy kurs. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Dobry moment na blok reklamowy, gdyż ten materiał sponsoruje remontując.pl, a twoja platforma to... Wiesz co, wrzucimy tam kilka linków, myślę, że bo mnie ciężko skategoryzować w jednym, a te kursy nie mają najczęściej otwartej bramki sprzedażowej, więc spokojnie, raczej należy się dopisać do newslettera i trzeba sobie pobrać jakiś darmowy kurs na start, na przykład kurs Zorna. Pierwsze kurs źródło Zorna. Kontaktu, jakby gdzie się można znaleźć w internecie? Nie, ja bym proponował kurs Zorna i dołączenie do newslettera. Moje maile są bardzo fajne, piszę je bardzo osobiście, można je poczytać, dowiedzieć się o różnych rzeczach. Jeżeli kogoś przekonuje to, co ja mówię, to dostęp do maila naszego byłby czymś, co bardzo fajnie będzie kontynuowało tę drogę. Więc darmowy kurs można sobie pobrać i dołączyć się do newslettera. Myślę, że to jest podstawowe. A jak nie, to oczywiście TikTok, YouTube i różne inne platformy też pewnie wymienimy. Okej, okay, to cię tam wszędzie pozamieszczam. To nie ma znaczenia, słuchajcie. Ale ja wiem, jeżeli... ja się nie dam tak łatwo. Ja wiem, że ty masz kurs od podstaw.pl. Nie, malarstwo od podstaw. Malarstwo, ale to jest strona taka... Wiesz co, dobrze, zalinkujemy to wszystko, bo to wszystko nie ma sensu wymieniać linków. Ale to musi dobrze. Paść. To musi paść tutaj. Dobrze. Malarstwo od podstaw.pl to jest strona naszej szkoły, dlatego że my od podstaw uczymy malarstwa. Jest rozwinięcie kursy / malarstwo od podstaw i to jest platforma kursowa. Okay. I teraz o co chodziło z tym kursem? Ja w lutym postanowiłem sobie zrobić coś, żeby mieć kurs cyfrowy. Bardzo chciałem po prostu wejść w kursy cyfrowe. Poszedłem na pole, nagrywałem w zimie malowanie pola, nagrywałem w zimie malowanie chałupy. Wypuściliśmy ten kurs. Znaczy, myśmy mieli prawie gotowy kurs, surówkę taką wideo. I okazało się, że przyszedł lockdown pierwszy. Więc zamiast się załamywać, ja powiedziałem wtedy wszystkim moim uczniom, że słuchajcie, no są czasy jakie są, nie będziemy prowadzić zajęć. Ale nie będę od was brał kasy za nic, żadnych zdalnych zajęć nie będzie płatnych. Jakby ja to sobie przezimuję, zobaczymy co będzie. Wypuszczę kurs cyfrowy w międzyczasie, kto będzie chciał, ten go może kupić. Ale ja bardzo dbam o ludzi, którzy mi zaufali i wszystkim, którzy brali udział w zajęciach przed kursem. Jeżeli dobrze pamiętam już tę historię, bo pamiętam, że rozdałem tego mnóstwo. Dałem im za darmo dostęp do kursu za prawie 100. To znaczy, no rozdałem Czyli wszystkim. Tak? Kurs kosztuje 100 i... Prawie 100. On wtedy był chyba troszkę jeszcze tańszy, może kosztował 70 coś. Nie pamiętam wtedy jaka była cena, okay, ale rozdałem go wszystkim uczniom równo, dlatego że chciałem, żeby oni w tych ciężkich czasach mieli dostęp do materiałów. I potem sobie pomyślałem, to nie jest rozsądne zachowanie biznesowe. Jakby mieliśmy problem potem z tym, żeby go wypromować. Znaleźliśmy trochę klientów, jasne. Ale kurs wcale spektakularnie nie zarobił. Powiedziałbym, że my się na reklamie utopili trochę, bo no bo on nie był zbyt ciepło, tak nie był spektakularnie przyjęty powiedzmy, ale był genialnym rozpoznaniem terenu i kiedy okazało się, że przez wakacje mieliśmy jeszcze trochę zajęć z powrotem, ta platforma sobie tam istniała i tak dalej i zaczął się zbliżać drugi lockdown i ja w pewnym momencie przyszedłem do domu i tak myślę sobie, mówię do mojej żony, że kurczę, a gdyby tak zrobić taki kurs, że ja będę po prostu co tydzień montował kolejną lekcję i udostępniał na tej platformie i zrobimy live'a, w którym będziemy robić omówienia, to może moglibyśmy przenieść lekcję do sieci. Nie kurs cyfrowy, ale lekcję na platformie kursowej. I to był strzał w dziesiątkę. Mnóstwo ludzi się przeniosło z zajęć, robią fantastyczne prace. Ten kurs ma wyjątkową formułę, znaczy nie znam innych kursów, które by tak działały. I to jest coś takiego, co jest co tydzień lekcja wideo, która trwa około 1,5 godziny, gdzie można w szczegółach obejrzeć, jak ja maluję. Nie wiem, czy to się by udało tu, ale możemy wrzucić kawałek teraz wideo, które nas przysłoni i pokaże, jak wygląda taka lekcja. One po prostu pokazują, jak ja maluję i teraz po tym jest tydzień na namalowanie prac i ci ludzie, jak skończą ten tydzień, wrzucają pracę na zamkniętą grupę na Facebooku i my na Facebooku robimy live'a. Podpinam sobie tablet i rysuję po ich pracach różne moje idee. Znaczy, co zauważyłem, co jest za ciemno, co za jasno. Nigdy nie mówię im, co oni mają zrobić, bo ja też nie radzę, jak malować należy. Dzielę się podstawami warsztatowymi, ale to jest dla nich taki sposób na zobaczenie tego inaczej, żeby oni sobie wykombinowali, chcę to zmienić, czy nie chcę.
czy to jest coś, co ja chcę zmieniać stylistycznie, czy uważam, że mój, że ja mam rację. Bo dla mnie jest bardzo ważne, że kiedy uczę tego malowania, to uczę osoby dojrzałe, które same decydują o tym, jak chcą malować. Jeżeli chcą malować błędnie, technicznie nawet, to ja się z tym zgadzam, dlatego że jasne, na własnych konkretnych błędach można zrobić coś ciekawego po latach. Jak się je odpowiednio długo przekisi, jakby, tak? No więc coś takiego. I to fajnie wychodzi. To nie jest jeszcze kurs, który by znowu spektakularnie wyszedł, ale wyszedł bardzo solidnie i pozwolił mi przeżyć przez te trudne miesiące teraz i jakby moje zainteresowanie jest teraz, jak zrobić kolejne materiały, żeby następne osoby mogły się rozwijać, a ten kurs, który teraz jest, nie można do niego dołączyć w trakcie, on jest zamknięty, jakby no to też nas ogranicza jakoś tam finansowo. Ale będziemy robić pewnie wznowienie tego kursu na początku nowego roku. Ja nie jestem w stanie prowadzić po prostu dwóch kursów naraz, natomiast będę w stanie prowadzić nowy kurs i wznowienie tego, bo będę już tam tylko jakby służył korektami, ale nie będzie procesu nagrywania, bo proces nagrywania jest absolutnie morderczy. Rozumiem. Brzmi logicznie. I brzmi, że w czasach koronawirusa da się przebranżowić. Czy to widzisz, według ciebie jest moje przebranżowienie trwa 3 lata i jest bardzo organiczne, więc też żeby ludzie nie pomyśleli sobie, że rzucę wszystko, postawię na jedną kartę i wtedy to jest luck bardziej, szczęście niż... Okej, okay, ale no, wiele osób myślę, że może być w jakiś sposób przyciśnięta do muru. Jasne, że tak. I z twojej opowieści wynika, że mimo, że mamy koronawirusa, dzisiejszy świat pozwala nam się przebranżowić. I to nawet w tych ciężkich sytuacjach, gdzie wszyscy siedzą w domu, da się jakąś wartość dostarczyć potencjalnemu klientowi. Jasne, że tak. I nawet powiedziałbym, że z taką otuchą chciałbym tutaj tak filozoficznie powiedzieć. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś rodzaj mojego mentalnego podsumowania tego, że to, że zdarzają się kryzysy, to nie jest pierwszy i nie jest ostatni kryzys w naszym życiu. Może będą osobiste kryzysy każdego z nas, może to będą jakieś kryzysy społeczne. Będziemy mieli wiele jeszcze ciężkich czasów i jest głupotą myśleć, że będziemy w stanie żyć zawsze tak samo. Więc świat promuje tych, którzy potrafią dostrzec problemy, nie uciec od nich, popatrzeć na nie spokojnie i powiedzieć, spróbuję coś zrobić. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale spróbować chcę, bo próbowanie jest... A nuż wyjdzie, więc... To jest adaptowanie się do rzeczywistości, po prostu. Chyba tylko tyle. Ja tutaj widzę pewną niekonsekwencję i się z tobą nie zgadzam, bo no masz absolutnie rację, że tam ograniczenia, to musimy się zaadaptować i tak dalej. To samo jest w architekturze, tam też są ograniczenia, do których trzeba było się zaadaptować. To jasne, mówiłeś, że tak. Że tam czujesz zbyt małą swobodę. Ja myślę że czasami, że takie ograniczenia, bez takich ograniczeń jest dużo ciężej cokolwiek zrobić. Czasami... Ej. Jasne, poczekaj, bo żeby też nie było, że ja, bo jak mówisz, że to jest sprzeczne, myślę, że nie, gdybym ja z serca był architektem tak w 100%, że ja bym po prostu oddychał tą architekturą, to ja bym przeszedł przez to. Przecież ja bym za 5-10 lat wykminił własny sposób, założyłbym być może własny biznes i za 30 lat, jak już bym doszedł do tego wieku nobliwych architektów, lekko posiwiałych, albo mocno posiwiałych, to w tym wieku, w którym... Co? Albo łysych, to w tym wieku bym był już tym architektem, którym bym chciał być, tak? Prawdopodobnie, nie wiem, no. My też nie kontrolujemy tak swojego życia, no nie wiem, ręce by mi upitoliło piłą, jakbym pomagał, nie wiem, w warsztacie stolarskim, okazałoby się, że, no nie wiem, no można dostać, nie wiem, wylewu czy coś, albo jakiegoś tam... Ja nie mam zbyt wielkich oczekiwań w kwestii tego, że moje życie będzie kuloodporne, bo dużo osób, które zastanawiają się nad rynkiem pracy, to myślą o nich w kategoriach sukcesów, tak? Ja nie myślę w ten sposób, znaczy staram się myśleć w kontekście celów, ale równie dobrze mogę mieć wielkiego pecha albo, nie wiem, być dotknięty jakimś głębokim cierpieniem i chciałbym, żeby moje życie wtedy też kierowało się adaptacją, znaczy żebym też znajdował w nim sens. O, nie wiem, przepraszam, to już jest jakieś głębsze, ale... Ale brzmi logicznie. To jest w tym najgorsze. No, okej. Okay. Głębokie i logiczne. Karol, ja myślę, że ty już z tej godziny porozmawialiśmy. No, było przyjemnie. Udało nam się wcisnąć blok reklamowy i dla mnie, i dla ciebie, więc od strony biznesowej film mi się udał.
Od strony, bo my cały czas rozmawiamy, żeby tutaj... Ale... A mogę jedną rzecz jeszcze dodać za chwilę, jak skończysz. Okej, więc wydaje mi się, że merytorycznie też fajnie ugryźliśmy temat. Osoby, które jakoś tam chcą się przebranżowić, wiedzą, że to jest możliwe. Może tak jeszcze na koniec, zanim tam ty podsumujesz, jeszcze bym się podpytał, czy według ciebie dużo architektów się przebranżawia? Tak, myślę, że ponad połowa. Powiedziałbym, że około 60-70%, chociaż jest to nie poparte w żadnych twardych danych, ale myślę, że ponad połowa się przebranżawia. I myślisz, że mają łatwą ścieżkę? Nie, każdy ma trudną ścieżkę. Kto ci powiedział, że w życiu jest jakaś łatwa ścieżka? Bardzo dobrze. Ja uważam, że trzeba iść ciężkimi ścieżkami, bo jest tam mniej tłumu. Wszyscy próbują iść na skróty. Dobrze, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chcesz coś jeszcze? Nie, proszę. Bo powiedziałeś o bloku reklamowym, ale myślę, że nie doceniłeś roli swojego remontując.pl, bo ty tylko powiedziałeś nazwę, ale ja chcę powiedzieć coś, czego tobie może nie wypada powiedzieć, ale że ponieważ my się już znamy od dłuższego czasu, to ja obserwuję, jak ten projekt rośnie i widzę, że jesteś w niego naprawdę zaangażowany. Jeżeli ktoś potrzebuje platformy, a jest architektem wnętrz, który potrzebuje czegoś, co mu ułatwi pracę, to ty, jak wiem, że jeszcze pracujesz nad tą platformą i ona ma swoje... Wiadomo, pewnie masz jeszcze swoje niedoszlifowane miejsca, ale... Ja myślę, że to jest adaptacja. Widać, że tobie zależy na tym, żeby ona istotę sprawy wykonywała dobrze, więc myślę, że znajdą się ludzie, którzy będą korzystali z tej platformy i będą w stanie ją z powodzeniem wykorzystywać, żeby sobie ułatwić pracę. Więc jeżeli ogląda nas jakiś wnętrzarz, to nie mówię, że to jest rekomendacja, ale być może powinien ją sprawdzić. Choćby, tak, żeby sobie przetestować i zobaczyć, jak mu to działa. To jesteś jesteś ciekawą postacią i... Wiele jeszcze mi pytań przychodzi, zanim jeszcze skończymy. Czy według ciebie bardziej się opłaca przebranżowić na samym początku kariery, czy przebranżowienie się... Nie mam pojęcia. Bo widzę, że się kierujesz sercem, prawda? A więc zakładam, że najlepszą odpowiedzią, jakbym ja na to mógł odpowiedzieć, to by było, jak ci serce podpowiada, to trzeba się przebranżowić. Tak? Możliwe, że tak jest, że my wiemy wewnątrz siebie chwilę przed tym, jak powinniśmy się przebranżowić, że to dojrzewa w nas pod postacią różnych emocji, nie wiem, frustracji, jakiegoś gniewu może, albo nie wiem, stresujemy się idąc do pracy, czy cokolwiek, albo ekscytacji z nowej dziedziny, tak jak u mnie ekscytowało mnie tworzenie, jakby coś wewnątrz nas będzie to mówiło, więc jeżeli jest kontakt ze sobą, jeżeli potrafimy się przyglądać temu, co przeżywamy, to myślę, że wyłapiemy ten moment. A myślisz, że to jest twoje ostatnie przebranżowienie na nauczyciela, na malarza? Czy to jeszcze gdzieś tam... Nie, nie sądzę. Jeżeli mnie będzie dalej tak wciągać sztuka, jeżeli znajdę sposoby na jej pokazywanie, jeżeli ogląda nas jakiś galerzysta albo kurator, który chciałby zobaczyć, co ja robię i porozmawiać o tym, bo może gdzieś to da się pokazać, super. Ja dążę w tę stronę, więc może się okazać, że ja coraz bardziej będę tworzył, a coraz węższa będzie ta część edukacyjna. Może będzie tak, że ja będę bardziej zarządzał tą częścią edukacyjną. Może ja będę bardziej menedżerem tego całego procesu. Kto wie, nie mam pojęcia. Może będę pełnił doradztwo z zakresu inwestycyjnego na rynku sztuki, bo jestem, zdaje się, też dość kompetentny w tej sprawie budowania różnych kolekcji artystycznych, ale nie prowadzę tego na razie i jeszcze nie wiem, czy mnie tam kiedyś życie nie zabierze. Jakby ktokolwiek chciał doradztwa inwestycyjnego, można rozmawiać ze mną też. Ja bym chciał, żeby nasi widzowie mieli odwagę realizować swój potencjał po prostu. Więc jakby to ich mam, znaczy jakby to daje taką satysfakcję, że już nie potrzeba żadnych pozdrowień. Więc życzę im powodzenia po prostu. Trzymam za nich wszystkich kciuki. Czy trzymają się swojej ścieżki zawodowej, czy ją zmieniają. Jakby kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. Mam nadzieję, że będzie wam służyło, nie wiem, czy to co Paweł zrobił, czy jakaś inna ścieżka, czy zostaniecie kucharzami, czy nie wiem, czy będziecie tańczyć sambę w jakimś tam południowej Ameryce, to życzę wam powodzenia. To jest moje ostatnie słowo. Dobra. No to wielkie dzięki. Cześć. Dzięki.